Już czas na pierwszą finałową walkę historycznego turnieju Votore. Wielki finał pierwszego turnieju Votore przed nami. Marek Samociuk kontra Szymon Szynkiewicz. Obaj są już o krok od spełnienia tego wielkiego marzenia. Było ich 8, zostało 2, ale wygrany może być tylko jeden. Marek Samociuk, 184 cm wzrostu, 100 kg wagi, 23 lata, styl bazowy MMA. U Szymona Szynkiewicza 38 lat, 106 kg i 1,80 m wzrostu. Bardzo podobne warunki fizyczne obu zawodników i to też daje nam gwarancję bardzo fajnego widowiska. A także styl bazowy MMA u jednego i u drugiego. Bardzo wszechstronni. Panowie, zacieramy ręce i czekamy na grzmoty. Poza arenę, bo tak mówiliśmy, nie obowiązują wypchnięcia. Jeżeli chociaż jeden z Was będzie poza areną, ja krzyczę stop i stopujemy wszystkie akcje. Żeby były akcje, musicie być obydwaj na arenie. Chociaż jeden wypadnie, stopujemy całą akcję, wracamy na środek. Przybijcie piątkę. Ostatnie wskazówki od sędziego głównego. Jeżeli jeden z zawodników wypadnie poza arenę, oczywiście akcja jest wstrzymywana i wraca on na arenę, by akcję kontynuować. Czyli teraz walkę można wygrać poprzez knockout. Ale mocno zaczął! Lekikami! I od razu Szymon Szynkiewicz odczuł to, chcąc wchodzić w nogi. Niczym drwal sikierą teraz wali w nogi. Ale potężne ma te low kicki, naprawdę potężne low kicki Samociuka, teraz który znalazł się w pełnej gardzie. No, poczuł zagrożenie Szymon Szynkiewicz. Zdecydowanie. W ciągu 7 sekund zadał z 5 potężnych low kicków. Tutaj mamy taką sytuację, że oni obaj wiedzą, jak się bronić i jak atakować w parterze. Także nie tak łatwo będzie skończyć swojego oponenta. Tak, teraz stara się Szynkiewicz wykluczyć ręce. No raczej taka martwa pozycja bym nazwał, bo w pełnej gardzie dobrze czuje się Samociuk, a z dołu też nic nie grozi Szynkiewiczowi. Także jak najbardziej... Nawet raczej ta walka będzie zaraz podniesiona. Nawet widzimy, że Samociuk jakoś specjalnie nie próbuje wydostać swoich rąk, nie próbuje zadawać ciosów. Chyba poczeka, aż sędzia podniesie tą walkę. Podpowiedzi narożnika Marka Samociuka, aby ten podniósł swoją pozycję i próbował atakować z góry młotkami. No ale nie tak łatwo wyrwać rękę z silnego uścisku Szymona Szynkiewicza. I sędzia walka podniesiona. Walkę ze względu na to, że była mała aktywność w parterze. I od razu tumult na trybunach. Ludzie tego chcą. Potężne lokiki. Ależ idą na wymianę. Tu już nie ma kalkulacji. Oni wiedzą, że wypchnięcie z areny nic nie da. Ale potężne te lokiki. No mocno teraz atakuje tymi lokikami Samociuk. I Szynkiewicz sprowadza walkę do parteru. Próbuje wstać. Będzie gilotyna. Ta ręka jest mocno... Ale nie, ciasto tam fajnie kontroluje te wejście w nogi Szynkiewicz, aby nie stała mu się żadna krzywda z rąk Samociuka. Pozycja niewygodna ani dla jednego, ani dla drugiego, więc ale za plecy się wpina. Noga wpięta, druga wpięta. Blisko duszenia za pleców, blisko końca tego pojedynku, ale... Podpina ręce i będzie powolutku szukał podpięcia pod szyję i założenia duszenia. Jeżeli puści tą rękę lewą Samociuk, to wszystko w rękach Szynkiewicza. Samociuk troszkę w złą stronę się kręci. Powinien się kręcić tak, żeby mogli spaść z areny. Ale już jest z góry. Już jest z góry, tak jest. No i zobaczymy, co teraz wymyśli Marek Samociuk. Powiem szczerze, jest teraz w pozycji dominującej i wszystko w jego rękach w tym momencie, bo może bić te ciosy z góry. Ale sprytnie wyklucza te ręce Samociuka Szynkiewicz. Trzeba to przyznać. Wie po prostu, jak się w parterze w takiej pozycji z pleców zachować. Widzimy, pojawiła się krew. Tak, no coraz więcej ciosów spada. Skóra też nie już taka wytrzymała jak na początku. Panowie w ogóle chyba przyjmują pierwsze ciosy na tym turnieju, a trzeba przyznać, że troszkę ich już tutaj padło w tej walce finałowej. A teraz takie kopnięcia z dołu. W kierunku Samociuka jest tylko jedna komenda z narożnika. Wstań! On ma wstać i atakować z góry. Samociuk, w to mi graj. On może czekać, leżąc na plecach, na to, co zrobi Marek Samociuk. Ale myślę, że Samociuk powinien dać wstać swojemu przeciwnikowi ze względu na to, że on naprawdę go wycina tymi low kickami. Tak, to... pozwolił teraz Marek Samociuk wstać. No i co? Low kick, mocny low kick na początek. Widać, że to Już jest kopnięcie. Już jest to bite, już jest czerwone. Te low kicki to naprawdę...
może być sposób na wygranie tego finału. I Szynkiewicz nie chce już wchodzić bezpośredni dystans, no bo już dwa razy poczuł siłę takiego podgródkowego z ręki Marka Samociuka. No już widać, że ta noga coraz toporniej się porusza. Teraz lewy na lewy. Przeciera krew z oka Marek Samociuk, bo widocznie mocno mu to zaczyna przeszkadzać w tym pojedynku. Szynkiewicz teraz jakby zbierał siły na właśnie taki jeden mocny cios. Overhand! Ja to nazywam weselniakiem. Czyli weselniaki też nam się tutaj pojawiły. Marek Samociuk, no jest kontrola. Schowany za podwójną gardą Samociuk, a Szynkiewicz coraz bardziej odczuwa trudy tego finału. Ale weszło. Noga wykwycona. Złapał się nogi, ale nic z tego nie będzie. Pozycja z pleców Szynkiewicza. Samociuk, wydaje mi się, że długo nie będzie próbował okopywać tych nóg. Szynkiewicz teraz położył się na drugi bok, ponieważ... Tak, ta lewa noga nie wygląda zbyt dobrze. A z każdą minutą będzie wyglądała gorzej. Pugada, no dochodzi nam piąta minuta tego pojedynku końca, także... Mogą spadać te mocne łokcie na twarz Szynkiewicza. Ale bardzo mądrze uderza te łokcie. Nie odrywa się, tylko uderza takie króciutkie. O, teraz takie... Mocne ciosy z góry. Bardziej zaznaczające może niż mocne, ale... Tak, tak. Ale gdzieś tam choćby psychologicznie tą przewagę nad Szynkiewiczem Samociuk sobie wypracowuje. Widzimy bardzo szczelnie zapięta pugarda. Sędzia ostrzega, że więcej pracy go podniesie, także zobaczymy, czy panowie troszkę więcej z siebie dadzą w tym parterze, czy znów walka trafi do stójki. No zaznaczę te ciosy z góry Marek Samociuk, ale widać, że dla sędziego jest to troszkę za mało. Nie są to ciosy, które mogą skończyć walkę, dlatego... No zdecydowanie. Myślę, że wcześniej czy później walka wróci do stójki. Tym bardziej nie mogą skończyć walki dwóch facetów, którzy zdecydowali się na udział w turnieju na gołe pięści. No blisko jest pełnego dosiadu Marek Samociuk, ale też nie na siłę wyciąga tą nogę, a widać, że tam jednak dobrze zapięta ta noga. Tak, bardzo szczelnie. Przez Szynkiewicza. No, teraz coraz mocniejsze ciosy spadają na głowę Szymona. Nie do końca wiem, jaki jest plan Szymona Szynkiewicza na ten pojedynek, bo przyjmując takie ciosy z góry, no raczej nie wypracowuje sobie przewagi nad Markiem Samociukiem, a ten no z góry jednak jest bardziej aktywny. Myślę, że tutaj zmęczenie też odgrywa dużą rolę ze względu na to, że to już jest 6,5 minuty walki za nami. Ja przypomnę, że nie ma tu podziału na rundy. Walczymy do końca. Koniec oznacza knockout, bądź poddanie, bądź zastopowanie walki przez sędziego, bądź lekarza. Była próba teraz zmiany pozycji przez Marka Samociuka, ale jak wspomnieliśmy, dobrze trzyma tą nogę Szymon Szynkiewicz i nie jest to takie proste, jakby się wydawało Markowi, będąc z góry. Ależ teraz mocno na korpus uderzył Szynkiewicz z dołu. Więcej pracy, bo podniosę. Więcej pracy, bo podniosę, znów powiedział sędzia. No i tym to tak, mówiąc szczerze, pachnie, że za chwilę ta walka może do tej stójki trafić. Tak jest, najdłuższa walka, jeżeli chodzi o ten turniej. I kto by się spodziewał, że właśnie w finale, już no, po dwóch bojach stoczonych, zawodnicy dają nam najdłuższy pojedynek w tym turnieju. Bardzo mądrze teraz walczy Marek, ze względu na to, że cały czas łączy tymi, męczy tymi łokciami, wymusza na Szymonie aktywność. Ale wchodzą te łokcie, takie króciutkie, ale wchodzą. Tak, a te łokcie też odbierają sporo zdrowia, sporo chęci do kontynuacji walki. No tak, pojawiają się też już rozcięcia, mocno poobijany jest Szymon Szynkiewicz na twarzy, coraz bardziej odczuwa trudy tego pojedynku. Tak jak mówisz, na pewno też swoje odgrywa tutaj zmęczenie, ale też i wydaje mi się, że jest w momencie, kiedy... Jakiś plan przestał działać i nie za bardzo mamy plan B na ten pojedynek. No już tutaj szeroko otwarte usta, którymi łapie każdy łyk powietrza, świadczą o tym, że no, tego tlenu zaczyna brakować. 8 minut pojedynku za nami, także trzeba przyznać, że no, bez przerwy zawodnicy walczą nam już tutaj naprawdę długo. A Samociuk konsekwentnie z góry. Tak, Samociuk nie podkręca tempa, on leci cały czas. Łokieć, przytrzymanie, stabilizacja. Tylko wiesz, Kornik, on tak tej walki nie wygra. No nie jest w stanie tak tego pojedynku wygrać, bo Szymon Szynkiewicz nie jest zawodnikiem, który się podda. Dźwiga to sędzia, tumult przy arenie, kibice tego właśnie się domagali i to dostają.
No, taka już twarda garda Szymona Szynkiewicza. On już musi te ciosy mocno, mocno blokować on rękami czeka, i świetnie na tą gardę łapie. Ładuje swój pasek z energią, żeby właśnie wystrzelić jednym takim ciosem. Prawym overhandem. Który powali Marka. No. Samociuk jeszcze jest troszkę bardziej mobilny. Widać, że u niego z tym celem troszkę lepiej. Zdecydowanie. Ale potężne low kicki. I lewy, i lewy. Low kick i lewy. Dobrą ma taktykę Marek Samociuk na ten pojedynek. Naprawdę. Jedno jest pewne, niezależnie od wyniku, Szymon Szynkiewicz nie powalczy dzisiaj na ofterze, nie potańczy dzisiaj na ofterze. No to prawda. Kolejny low kick. Ale już odczuwa i widzi to Marek Samociuk, że ta noga już przestaje po prostu funkcjonować. Ale mimo to nie zmienia pozycji na Mańkuta. Powinien tą nogę wycofać do tyłu. Ależ mocne i kopnięcie. I to jest państwo blisko końca. Naprawdę. Jeszcze wydaje mi się, że jedno kopnięcie dzielą nas od przerwania tego pojedynku. A wystawia tą nogę na te kopnięcia Marek Samociuk. No powiem szczerze. Mocne low kicki, mamy zwycięzcę. Koniec! Koniec tego pojedynku! To już się chyba nic nie wydaje, tak! Marek Samociuk pierwszym zwycięzcą pierwszego turnieju w Otore zgarnia 50 tysięcy złotych. Nie patrzałem teraz na zegar, bo było zbyt wiele emocji, ale chyba około 10 minut. Publiczność wstaje, Marek Samociuk naprawdę zasłużył na to zwycięstwo. Trzeba przyznać, że oddają mu wszelkie honory ludzie zgromadzeni przy arenie. Marek Samociuk pierwszym zwycięzcą pierwszego turnieju w Otore. Ogromny szacunek dla Szymona Szynkiewicza. Zdecydowanie. Low kicki to było to, co Samociuk wymyślił, kiedy zabronili mu wypychać, ponieważ do finału doszedł wypychając swojego przeciwnika. W finale ta technika nie decydowała już o wyniku, o skończeniu walki. Także Marek Samociuk postanowił kopać. Jakie to życie jest przewrotne. Marek Samociuk jeszcze 3 dni temu miał nie walczyć w tej gali, w tym turnieju. Dostaje walkę, bierze ją. Ale widać, Szymon Szynkiewicz naprawdę jest szczęśliwy, uradowany, że ogromny mógł brać udział dla obydwu w tym panu. Turnieju. Coś nieprawdopodobnego, ludzie tutaj stoją, państwo tego teraz nie widzą, ludzie stoją, biją brawo. Pełni szacunku dla obydwóch fighterów, dali pełne serducho w tym pojedynku. Marek Samociuk, czarnym koniem i zwycięzcą pierwszego historycznego turnieju na gołe pięści. Miał nie walczyć, zawalczył i zgarnął 50 Panie kawałków. I panowie! Pierwszym zwycięzcą turnieju w Otore jest Marek Samociuk! Marek Samociuk zgarnia 50 tysięcy złotych, ale brawa dla każdego z uczestników dzisiejszego turnieju. Ogromne gratulacje, naprawdę zdecydowali się wziąć ten pojedynek też ze zmienionymi regułami. To, co jak z trenerem zaplanowaliśmy. Cieszę się, bo to wszystko dzięki niemu. Dziękuję, trenerze, jeszcze raz. Słuchaj, Marek, wszedłeś w tą walkę w zastępstwo i wygrałeś turniej. Jak do tego doszło? O, jak to do tego doszło, to już lepiej mojego trenera brać wywiady. On wszystko pozałatwiał i jedynie musiałem przygotować się do tej walki. Ale ciężko było, bo na 3 dni dowiedzieć się, że walczysz na 100%, mentalnie się przygotować, zmienić. To i tak powiem, że tylko mój trener potrafi w mózgu burzę zrobić taką, że jesteś w stanie przynosić góry. No słuchaj, wygrałeś dość konkretną wygraną, tak? Co planujesz zrobić po turnieju? Co po turnieju? Tak z trenerem gadaliśmy. Tak z trenerem gadaliśmy, że piwo, ale chciałbym wrócić do MMA, skupić się na MMA, ale jeśli w Otore dalej będzie, to bardzo chętnie jestem skłonny do walki. Szymon, przebyłeś naprawdę długą drogę, aby wystartować w naszym turnieju. Super, panowie, szacunek po walce. Powiedz nam, jak się czujesz po walce? Zajebiście. Mam 38 lat, połamane połowę mojego ciała. I fajnie widać, że młoda generacja MMA daje radę. Doszedłem do finału. To mi wystarczy. Drodzy państwo, brawa dla obu zawodników. A teraz jeszcze, panowie, parę słów. Właściciele federacji chcą zamienić z zawodnikami. Naprawdę ogromny szacunek za podejście do tego turnieju.
Szymon tak naprawdę wskoczył w zastępstwo innego zawodnika. Był przygotowany, bardzo chętnie przyjechał. Przepraszam, Marek. Także gratulujemy mu zwycięstwa pierwszego turnieju w Otore. Na pewno to jest dobry prognostyk na przyszłość. Gorące brawa dla zwycięzcy! Mamy zwycięzcę pierwszego turnieju, proszę Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować raz jeszcze sponsorom, bez których ten turniej nie miałby miejsca. Drodzy Państwo, to firma Smash, firma HotPay, firma Evic, grupa Wolf oraz portal MMA Rocks. Pierwszy turniej w Otore za nami. Teraz za chwilę jeszcze studio, a my już dziękujemy. Mamy pierwszego zwycięstwa, 50 tysięcy, naprawdę bardzo, bardzo fajna nagroda. Widać, że teraz właściciele federacji gratulują zwycięskiemu Markowi Samociukowi. Ten na 3 dni przed turniejem wziął w nim udział i naprawdę, trzeba przyznać, przygotował się kapitalnie. W wysokości 50 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, jeszcze raz brawa dla triumfatora turnieju w Otore! Czarny koń turnieju i pierwszy historyczny zwycięzca turnieju w Otore. I odebrał swoją nagrodę. Chodź do mnie na zdjęcia, to przede wszystkim twoja zasługa, że tutaj jesteś. I przejrzyjmy szybko highlight z tego pojedynku, no bo działo się naprawdę wiele. Nie było kalkulacji, było to, czego chcieliśmy, czyli naprawdę otwarta wojna. Chcę Państwu gorąco podziękować za udział w pierwszej gali w Otore. Już niebawem puścimy informacje na temat kolejnej gali. Mega, mega mocne low kicki od początku, wyprowadzane przez Marka Samociuka. Ale boli od samego patrzenia. No ile on tych low kicków mógł tutaj przyjąć podczas tej walki, no? Ale myślę, że trzeba to liczyć w 10, a nie w naście. I też bardzo mądra praca w parterze. Nie siłował się, nie próbował przechodzić do jakichś technik kończących. Tak, widać, szanował że on, to, co ma. Widać, że on kompletnie ten MMA trenuje, kompleksowo, przekrojowo. On wie, co robić w parterze, wie, co robić w stójce. A taktyka tutaj naprawdę zagrała, bo z góry kontrolował, ale jak już walka została podniesiona do stójki, to najpierw ten wewnętrzny low kick, było widać grymas, później ten zewnętrzny low kick, no i ta noga już w pewnym momencie Szymona Szynkiewicza po prostu nie wytrzymała. Upadł na matę i nie było innej możliwości niż przerwanie tego pojedynku. Naprawdę ogromny szacunek dla wszystkich, którzy wzięli udział w turnieju, no ale finał dał nam tutaj takie emocje, których myślę, że przed tym turniejem nikt się naprawdę nie spodziewał. Bardzo, bardzo mądrze Marek walczył od samego początku turnieju. Najpierw stawiał wszystko na wypchnięcia, dzięki temu doszedł do finału nierozbity. Nie podpalał się jak Żurom w Polsacie, tylko cały czas konsekwentnie realizował swoją Uwielbiam taktykę. Twoje dzisiejsze porównania. Powiem szczerze, naprawdę mega, mega turniej. Tutaj te lewe też robiły swoją robotę, bo trzeba przyznać, że tą lewą ręką bardzo mocno atakował, no a tym low kickiem za każdym razem tą swoją akcję poprawiał. Także no świetna taktyka na ten pojedynek. Tu już widzimy ten game over, możemy powiedzieć, w wykonaniu Marka Samociuka. Pozostało jedynie dobić Szymona w parterze, a sędzia też dobrze zareagował, przerwał ten pojedynek. Spadło tam kilka mocnych, mocnych ciosów na głowę Szymona pod koniec tej walki. Równie dobrze można było już skończyć w tym momencie, ze względu na to, że ogrom bólu, jaki zafundował ten low kick, spowodował, że Szymon już nie miał ochoty walczyć. Tutaj tak, nawet jeżeli Szymon wstałby do stójki, i tak nic by to nie dało, nic by to cytując nie klasyka, bo po prostu nie był w stanie kontynuować tego pojedynku. No nie ma w ogóle o czym mówić. Zadowolony, szczęśliwy Marek Samociuk. I jego trener. Myślę, że wyślił sobie tak właśnie przebieg tego turnieju i jest pierwszym zwycięzcą turnieju w Otore i zdobywcą 50 tysięcy złotych. Także naprawdę warto było wystartować. A my czekamy już na kolejny. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Niesamowite emocje. Komentowali dla Was Paweł Wyrobek, MMA Rocks i Artur Kornik-Sowiński. Serdecznie zapraszamy na studio. Dziękujemy za dzisiaj i widzimy się na kolejnej.